Obiekt w 1998 roku został przez starostwo powiatowe przekazany tworzącemu się wtedy Towarzystwu Przyjaciół Chorych i Spokojnej Starości, której prezesem był ówczesny proboszcz ksiądz prałat Zbigniew Donarski. Ambitne były plany, ale zabrakło sprzymierzeńców i funduszy, może i determinacji, także te nadzieje na stworzenie tutaj społecznej fundacji, Domu Spokojnej Starości, hospicjum, po prostu się nie powiodły. Niezwykle ważną osobą, ze względu na wszelkie inicjatywy, które witamy skarbnika gminy, pana Jaskuli